Dzień dobry, witamy serdecznie. Jak środa, to z Częstochowy, i naszym gościem znowu jest właściciel Rakowa Częstochowa, pan Michał Świerczewski. Dzień dobry, panie Dzień dobry. To może zapytam tak, czy to jest jeden z takich najważniejszych tygodni Rakowa, bo mówimy tu o zmianie trenera, o odejściu Marka Papszuna, o tym, że przychodzi nowy trener, o tym, że być może zostanie mistrzem Polski w tym tygodniu, i o tym, że za chwilę jest finał pochoru Polski. I się zastanawiam, czy. To taki tydzień jest. Czy pan tak do tego nie podchodzi? Tak, to jest taki tydzień. Także to jest dobra diagnoza. Dawno tak dużo w tak krótkim czasie się nie działo. A dobrze się pan bawił przez ten tydzień, tak obserwując media i różne kandydatury, wrzucanie. Bo jestem ciekaw, pan wiedział, może jeszcze dwie, trzy osoby i czyta pan, no nie, no Artur Derbin, nie wiem, zaraz Jacek Magiera, ktoś inny, Dawid Szulczek. Dobrze <grym> się bawiłem. Dobrze <grym> się bawiłem, zwłaszcza przy tej pierwszej konferencji prasowej, mimo tego, że ona nie była. Zbyt radosną dla mnie konferencją, bo to było raczej coś smutnego, ale cała ta sytuacja sprawiła mi dużo radości i rzeczywiście, czytając te niektóre historie. Nie chodzi tutaj o personalia, które były wskazywane, ale o całe zamieszanie, które wywołaliśmy, to tak, to, to rzeczywiście cała ta sytuacja sprawiła mi sporo radości. To muszę przyznać, że Raków już od kilku lat namieszał trochę w polskiej piłce, więc teraz namieszał, można powiedzieć, w pewien sposób medialnie. To ja już zapytam o Dawida Szwargę. Bo dużo pan mówi, że jest pan przekonany, a ja jestem ciekawy, jaki był największy znak zapytania? Gdzie pan ma jakąś tutaj największą obawę co do tej kandydatury? Brak doświadczenia, jeśli chodzi o samodzielnego trenera. Tutaj jest ten problem, że no gdyby Dawid to doświadczenie miał, to na pewno byłoby mu zdecydowanie łatwiej. I też dzisiaj padło takie pytanie, czy zatrudniłbym Dawida Szwarga, gdyby był asystentem w innym klubie. No nie, to w takiej sytuacji nie mogłoby mieć to miejsca. To by było zbyt Duże ryzyko, natomiast uznałem, że mimo wszystko w perspektywie długoterminowej. Ten potencjał jest na tyle duży i dodatkowo ten diament jest na tyle ciekawy, że warto, warto go szlifować. No tak, dużo się słyszy, że trener Szwarga, mimo że nie prowadzi zespołu, jest gotowy i to też od, od wielu osób można usłyszeć, ale czy zmiana trenera, bo trochę Pan o tym wspomniał na konferencji, też spowoduje zmianę strategii klubu? Bo takie z Pana łzy, jeśli dobrze skojarzę, padło, że chcemy więcej stawiać na młodzież i tak się stałem, czy to też jest taki pomysł, żeby trochę inaczej może budować strukturę kadry? Mm. Troszeczkę na pewno ma to wpływ, ale powiem z czego to wynika. No, Jeśli a jesteśmy na dobrej drodze, zdobędziemy to Mistrzostwo Polski, to osiągniemy ten cel, na którym nam zależało, czyli Mistrzostwo Polski powędruje w takiej sytuacji do gabloty i my w, tym, w tej sytuacji musimy coraz mocniej budować struktury klubu, czyli osiągamy, osiągamy sukces sportowy, cieszymy się z tego powodu niesamowicie, będziemy, mam nadzieję, cieszyć się z tego powodu niesamowicie mocno i musimy w tym wypadku przestawić kierunek na Szkolenie, szkolenie właśnie młodzieży, wstawianie na zawodników właśnie młodych i budowy kadry w ten sposób, abyśmy mogli tych zawodników sprzedawać i czerpać profity z transferów. Oczywiście jesteśmy Mamy, dla, tym celem takim nadrzędnym dla nas jest jednak wygrywanie i sukces sportowy, bo to interesuje kibiców, nie jesteśmy klubem jak, jak inne kluby, które są nastawione typowo na zysk, a nie na wynik sportowy. Dla nas zawsze chęć wygrywania i to, żeby klub odnosił sukcesy będzie na pierwszym miejscu, ale chcemy to łączyć jednocześnie z dodatnim budżetem, z tym, aby ten klub był w stanie się samofinansować i abyśmy byli w stanie się rozwijać właśnie dzięki temu, czyli budować a coraz większy klub. A zdaje pan sobie sprawę, że powtórzenie takiego sezonu, czyli dublet, no będzie bardzo mało prawdopodobne przy jeszcze łączeniu gry w Pucharach. No ciężko, mało komu to się w polskiej piłce udaje zrobić, a teraz jeszcze wchodzi nowy trener. Czy nie obawia się pan, że trochę pan przyzwyczaił kibiców, środowisko, Rakowa do tych sukcesów, a ten przyszły sezon może być? No dużo cięższy. Oczywiście, że tak. Dlatego kibice muszą sobie zdawać z tego sprawę, że ten sezon, który ma w tej chwili miejsce, to jest sezon, który jest absolutnie wyciśnięciem wyciśnięciem maksa z, z tego klubu. Dlatego. No, ja nie zakładam na przykład czegoś takiego, że nagle nam się powinie tutaj noga i, i że będziemy walczyć o utrzymanie, ale no ciężko będzie powtórzyć taki sezon, co nie znaczy, że nie zrobimy wszystkiego. Aby zaprzeczyć właśnie tej teorii. A czy tym wszystkim to też właśnie jest wzmocnienie kadry i transfery, bo ten okres już powoli się zbliża. Będziecie szukać bardziej w Polsce za granicą, czy jesteście tutaj otwarci hmm. na wszelakie pomysły? Jestem ciekawa, jaka jest strategia, jesteśmy, na to okienko. jesteśmy otwarci na wszelakie pomysły z większym naciskiem na zawodników młodych, bo tutaj mieliśmy problem, żeby takich zawodników trener, trenerowi Papszonowi dostarczyć młodych Polaków jakościowych, czy Polaków niekoniecznie. Natomiast młodych zawodników, którzy byliby w stanie rywalizować. Miejsce podstawowe 11, a co nie znaczy, że na niektórych pozycjach te transfery nie będą celowe. Pod kątem zwiększania rywalizacji, czy też podniesienia poziomu na danej pozycji, to może być zawodnik nawet 30-letni. A ile chcecie wydać na transfery i jakie pozycje są pana zdaniem najbardziej palące? Bo dużo się mówiło, że no, czy to też zależy od awansu do? Do ewentualnych europejskich pucharów? Najchętniej no to nie wydawałbym nic na te transfery, <gry> jeśli chodzi o. No to wiele, klubów w Polsce, pewnie tak chce. Tak, tylko wydawanie pieniędzy i niekoniecznie później podąża w parze z tym jakość tych A transferów. Z Farnas? No tak, Sparnas to był, to, to rzeczywiście jest taki temat, który gdzie te pieniądze, no nie mam problemu, problemu z wydaniem takiej kwoty, bo wiem, że pozyskaliśmy zawodnika, który jest absolutnie topowym obrońcą w tej lidze, tylko że to było też wypożyczenie z opcją wykupienia, gdzie zminimalizowaliśmy to ryzyko, co prawda wypożyczenie było płatne i to niemałą kwotę wręcz, wręcz, jak na polskie kluby ogromną, nie będę jej do końca zdradzał, ale, ale to co się pojawia w mediach jest bliskie prawdy i bardziej w tym kierunku będziemy chcieli podążać, żeby minimalizować ryzyko, czyli tam gdzie się da wypożyczać zawodników z opcją wykupienia niż też płacić od razu duże kwoty, bo jak widać nie najlepiej do tej pory nam to wychodzi i zaliczyliśmy transfery, które jeszcze nie spełniają pokładanych w nich nadziei. Czy jakieś nazwiska z Polskiej Ligi, Łukasz Zwoliński, może Kałuziński? Myślicie o takich piłkarzach, bo dużo się mówi, że rozglądacie się mocno po Polsce. Roz, rozmawiamy w tej chwili z... Kilkunastoma, kilkudziesięcioma zawodnikami z polskiej ligi, co nie znaczy, że taka liczba zostanie pozyskana. Nie jest wykluczone, że nie pozyskamy żadnego zawodnika z polskiej ligi. To może na koniec zapytam już o to, co we wtorek, bo ten mecz się zbliża. Cała Polska będzie się interesowała tym, czy obronicie ten, to trofeum po raz, po raz trzeci i zabierzecie je tutaj. Jakie pan ma takie swoje przeczucie? I myśli pan, że to zamieszanie może jakoś wpłynąć? No bo dużo się dzieje wokół Rakowa. Jeszcze mistrzostwo może być teraz w piątek. Nie wpłynie w mojej opinii, jeśli chodzi o Puchar, czy też mistrzostw, w żaden sposób negatywnie to nie wpłynie wręcz. Nawet myślę, że może zadziałać na zawodników mobilizujących. Bodziec trochę. Może to być dodatkowy bodziec, dlatego, y, mając na jednej szali właśnie to ryzyko związane z tym, że może zadziałać negatywnie, ale też wszystko to, co się wydarzyło dookoła, y, czyli to, że przybliżyliśmy się do zdobycia mistrzostwa, mistrzostwa y, Polski i wierzę w to głęboko. I jest mało prawdopodobne, abyśmy tego mistrzostwa nie zdobyli. To spowodowało, że pewne decyzje odnośnie tego komunikatu zostały przyspieszone. A jeśli chodzi o Puchar Polski, ten komunikat myślę, że zadziała na, bardziej na plus niż, niż na minus. A myśli pan, że Marek Paprząb będzie jakoś konsultantem, będzie pytany przez Dawida Szwarga o to, jak, myślę, jak, 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 jak tu sobie radzić? Myślę, że. Tak, że, że jeśli Dawid będzie czuł taką potrzebę i zadzwoni do Marka Papszuna, to Marek Papszum e, na tyle żył się, żył się z naszym klubem, e, na tyle ma dobre relacje ze mną, czy też z Dawidem, że na pewno na takie pytanie udzieli odpowiedzi i takiej rady e, taką radą też posłuży. Jeśli ja będę miał taką potrzebę, na pewno będę się w pewnych Wiesz, tematach z Markiem konsultował i myślę, że, że jeśli w drugą stronę taka potrzeba będzie występowała, to też Marek do mnie zadzwoni i z mojej strony zawsze będzie mógł służyć tutaj na informacje, czy też pomoc. To jeszcze w sumie taka kwestia mi się nasunęła. Pozycje lewe wahadło, napastnik są najbardziej palące i czy na przykład Raków byłby w stanie wydać 3 miliony euro na transfery łącznie w tym okienku nie, nie, nie. nie Ta odpowiedź nie dotyczy kwoty transferowej. Nie chciałbym, abyśmy wydali w tym oknie więcej niż 500 tysięcy na transfery. Tak to wygląda, bardziej będziemy celować w transfery darmowe, wypożyczenia. Uważam, że dzięki dobrej pracy jesteśmy w stanie to zrobić i nie możemy sobie pozwalać na takie szastanie pieniędzy, tak nijak, dlatego że jest nas po prostu na to nie stać. Okej, okay, rozumiem. A um, no jednak jeszcze 25 milionów za mistrzostwo chyba, tak? 5 ewentualnie za puchar. To nie są pieniądze, które pozwalają na wydatki? Oczywiście, że to są pieniądze, które pozwalają na wydatki, ale to są pieniądze, które nam są też w jakiejś tam części potrzebne do tego, aby ten budżet się zbilansował. Jeśli będzie zawodnik, który uznamy, że jest na tyle interesujący, że warto by było go pozyskać i nie przegapi tej okazji, no to pewnie będziemy szukać jakiegoś dodatkowego finansowania, ale w tym oknie jeśli chodzi o kwoty transferowe na dziś zakładam, że będziemy oszczędni. Bardzo dziękuję. Z nami był właściciel rakowacza Częstochowa, Michał Świerczewski. Powodzenia w finale. Dziękuję Niech ślicznie. Się. Dziękuję bardzo.